Siemanko, siemanko, witam was w Minecraft Old School i zobaczcie, czego się nauczyłem. Mogę w końcu patrzeć na siebie z przodu. Najlepsza po prostu funkcja Minecrafta. Mam jakiegoś swojego starego skina, którego znalazłem gdzieś tam na dysku. Też i tak jeden z takich nowszych, bo mój stary to był w ogóle w garniturku, nie wiem czy pamiętacie. I słuchajcie, jak teraz sobie spojrzycie w lewy górny róg, to zobaczycie, że to już nie jest Minecraft Alpha 1.1.2, tylko 1.2.0. I tam jeszcze na końcu jest 0.2, ale to wgrałem to 0.2 dlatego, bo tam są poprawki różnych błędów. I robi nam się przepiękny dzień. Widzę, że tutaj trochę chyba grafika się zmieniła na taka... Trawa jest trochę chyba ciemniejsza, tak mi się wydaje, ale głowy nie dam. I jedna ważna informacja. Minecraft Alpha 1.2. Nie wiem, czy wtedy już graliście w Minecraft, ale to bardzo dobrze pamiętam i to był bardzo wyczekiwany moment. Tak naprawdę... Bardzo, bardzo wyczekiwany. Dlaczego? Dlatego, bo to jest Halloween Update. I w tej wersji został wprowadzony portal do Netheru i ogólnie cały świat Netheru, ghasty i te różne inne piekielne stworki. Oprócz tego mamy jeszcze parę nowych bloków i ja wam nie będę czytał całego changeloga. Chociaż wiecie co, przesunę sobie to tutaj, żeby... Mam stronę otwartą z changelogiem. Jak sobie patrzę... teraz na ten changelog to dodaję takie rzeczy jak Netherrack. Nie wiem, czy słyszycie, jak ktoś wierci, Jezus, straszne. Dynie, takie tam rzeczy, takie związane z Halloweenem. Jest nowy ponoć generator świata, który też zawiera biomy. I póki co mamy jeszcze świat, który tutaj nam się elegancko wygenerował jeszcze w starszej alfie, ale... Ale wiecie co, wyjdziemy na górę, tam coś jeszcze pokażę, ale jak pójdziemy gdzieś dalej, to właśnie te biomy zaczną się generować. No i oprócz tego jakieś poprawki błędów, więc trochę sobie pogramy na tej wersji, a potem będziemy jeszcze aktualizować. I słuchajcie, co tutaj się działo między odcinkami? Troszkę wam już pokazywałem, ale jak przegapiliście, czy nie pamiętacie do końca, bo już trochę czasu minęło od poprzedniego odcinka, to was sobie prowadzę. Domek powoli się stwarza. Ja go raczej nie będę budował podczas odcinków i chcę zrobić taką chatkę muminków. Jeszcze zastanawiam się, jak to będzie do końca wyglądało. Mamy owieczkę, fajnie. Tutaj mamy mini hodowlę. Ktoś tam cały czas wierci. Mam nadzieję, że uda mi się to wygłuszyć. I byłem na wyprawie w kopalni, stąd też diamentowy kilof i parę różnych tutaj gratów. W skrzyneczkach, przyzwyczajony jestem do tego, że skrzynie się otwierają. W skrzyneczkach niestety pusto. Tak tutaj trochę to udekorowałem. Będzie można zrobić niedługo zbroję żelazną. I wiecie co, ja gram chyba na peaceful, bo jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zginąłem i musiałem to jakoś wrócić. Także dzisiaj wybierzemy się do kopalni w celu wykopania obsydiana. Stworzymy portal do Netheru. I przy okazji mam nadzieję, że uda znaleźć żelazo na zbroję. Tego żelaza tam mamy 17, jeżeli dobrze spojrzałem, więc powinno być całkiem spoko. I powiem wam, że miałem problemy z nagrywaniem na poprzedniej wersji. Aczkolwiek tutaj już te problemy nie występują, także zaktualizowanie tego Minecrafta i nową wersję do przodu było całkiem w porzo. Dobra, węgiel zbierzemy. Wiem, że węgiel to jest taki... Bieda surowiec, którego już na serwerach to się nawet nie zbiera, bo kto używa węgla, kopią go tylko jakieś nubki, ale mimo wszystko myślę, że tutaj nam się trochę przyda. I odrobinę sobie pogłośnię Minecrafta. Chcę słyszeć, co dookoła mnie się dzieje. Nie mam żadnego miecza oczywiście, to sobie zrobimy. I kurczę, nie wiem co za debil coś tam robi na dworzu, ale no niestety... Musicie to wytrzymać razem ze mną. Mam nadzieję, że uda mi się to wyciąć, tak zagłuszyć, że nie będzie tego słychać. No a jak nie, to niestety będziecie cierpieć razem ze mną. O! Patrzcie, co znalazłem. Tak, SKKF, wielki wojownik. Nie ma sprintu w tej wersji, więc idziemy z buta. Ale przygotowałem tutaj taką ścieżkę z pochodniami. I będziemy za nią szli. Okej, tam jest spawner zombiaków. Jak grasz na hardzie sykykyfyfie, to umierasz od razu. Musimy chociaż odzyskać nasz kilof.
Więc idziemy tam, póki jeszcze dzień jest. No i cóż, ewentualnie się zrobi jakieś cięciunio. Bo dzisiaj naprawdę chciałbym zebrać rzeczy na portal do Netheru, czyli jeden flint, jedno żelazo na zapalniczkę oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć obsydianu. I widzicie, tutaj sobie zrobiłem takie fajne przejście, więc przy okazji możecie to tutaj zobaczyć. Strasznie dziwnie mi się chodzi, jak nie można sprintować teraz w tych nowych wersjach Minecrafta bez problemu, ale strasznie dziwnie, czuję się taki powolny. No ale dobra, przejdziemy się tutaj, jak ewentualnie jakoś tam później umrę, to będę wycinał te fragmenty, gdzie sobie podróżuję. I tutaj mam drugi tunel zrobiony, żeby po górze nie chodzić. I dzięki temu tunelowi, zaraz, uwaga, uwaga, będziemy w naszym domeczku. I chyba rzeczywiście zmienili grafikę ziemi. Wcześniej była taka bardzo jaskrawo zielona, a teraz widzicie, jest taka ciemniejsza dość. Wiecie co? Tak, no niestety. Hard to jednak 3 ciosy od zombiaka i po mnie. Teraz powiem wam to samo, co wiem odcinek czy dwa temu. Kiedyś Minecraft, czyli ta wersja, na której teraz gram, był dużo trudniejszy. Teraz jakaś taka walka z zombiakami na tym obecnym Minecrafcie to naprawdę pikuś. Ja się już nieraz zapałem na tym, że gdzieś awkowałem. Oczywiście miałem tam jakąś zbroję i tak dalej, ale awkowałem sobie gdzieś. Wracam, załóżmy, ze sklepu. Jeszcze żyję, a cały czas mnie zombie bił. Więc spoko. Wiecie co, przestawimy to na peaceful. Szkoda mi tego kill-offa strasznie. Bo znaleźć diamenty tutaj jeszcze mi nie będzie łatwo. I idziemy szukać kill-offa. Mam nadzieję, że on nie zniknął. Bo tak też się mogło stać. Jeżeli kill-off... Okej, wszystko leży. Pochodnie zrobimy. Troszkę oszukuję, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie tą zmianę difficulty. I uwaga, włączamy easy. A, nie będzie normal, może hard to trochę rzeczywiście zbyt ambitny poziom jak jeszcze dla mnie. Siodło, okej, zrobimy kiedyś wyścigi na świniach. To wezmę wszystko, jakieś trochę śmieci, ale trudno. Dobra, tutaj zapamiętaj, że jest spawner. Uwaga, zapamiętujemy. Idziemy dalej. Musimy znaleźć obsydian. Musimy znaleźć żelazo. I żeby to zrobić, musimy znaleźć się dość nisko. I najlepiej znaleźć lawę. Dobra, tutaj znajdziemy jakiegoś flinta, więc trochę tego żwirku sobie pokopiemy i chyba tam wyskoczył. Okej, poniosłem git. Idziemy sobie przygodo w dół. Ta jaskinia, myślałem, że będzie trochę większa, aczkolwiek ona tutaj chyba się już kończy, z tego co pamiętam. Tak, niestety. Dobra, to nie próżnując. Szef 3 pokazuje teraz głębokość. Też to jakoś dziwnie wygląda. W którejś wersji dodali dopiero takie kordy, powiedzmy prawdziwsze. Kopiemy sobie schodki. Niestety nie wiem, jak głęboko tutaj będę, ponieważ nie umiem korzystać z tych kordów. Nawet nie wiem, czy to pokazuje to, co ja chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak głęboko jestem. Możliwe, że to nawet nie pokazuje. Jest też taka możliwość. No i kopiemy się do bedrocka, następnie kopiemy się trochę prosto, znajdujemy lawę. Jak znajdę lawę, to zaleję ją wiaderkiem. Zbieramy 10 obsydianu, ubieramy się. O, i proszę bardzo. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jest żelazo, jest wszystko, czego potrzebujemy. Cudownie. Myślę, że spokojnie w tym odcineczku się wyrobimy ze wszystkim, co zaplanowałem. Także, kurczę, tak Halloween to już było jakiś czas temu. Jak tak sobie teraz na chwilę zmienię temat, jak tutaj jest ciemno, to tak, u mnie też jest mega ciemno. Więc niestety czujecie się tak samo jak ja, ale to jest właśnie urok tego Minecrafta, kiedyś po prostu było ciemno. I wracając do Halloween. Oho. Dobra, gramy na normalu, więc bez spiny. Oooo, uciekaj! Okej, jeszcze jeden. No dawaj w górze, ty, no. Wow. Dobra.
Nic nie idzie, szybko pochodnie, szybko pochodnie, szybko pochodnie, dużo pochodni, dużo pochodni. Pyk, 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 pyk. I wszystko tutaj musimy bardzo ładnie oświetlić. Pozbędę się szybko śmieci. Mam nadzieję, że to mi jakoś nie zlaguje tego świata. Nie wiem, po co zbierałem róże, ale spoko. Słyszę pająka. Czy mam w ogóle jakieś jedzenie? Mam chleb. No tak, przecież go zabrałem stamtąd. Okej. Okay. Szybko się wpiernicza tutaj żarcie. O, proszę bardzo, złoto. Więc biegniemy tutaj jak powaleni. Wszystko oświetlamy. Kiedyś taka taktyka była najlepsza. Przynajmniej dla mnie. Okej. Okay. I kopiemy. Zabieramy się za wydobywanie minerałów i surowców. Dobra, złoto też się przyda. Nie wiem jeszcze do czego, ale kiedyś na pewno się przyda. Pogramy sobie, słuchajcie, trochę na tej wersji. No mi się podoba. Tam widziałem. Okej. Czy coś mnie pcha? Nie, wydaje mi się. Że kogoś schizę łapie. Ale ładnie brzmiały te szkiele. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Na hardzie to już bym pewnie zginął tutaj. Dobra, wiecie co? Pójdziemy póki co w drugą stronę. I zobaczymy, czy tutaj. Kurczę. Naprawdę w tej wersji Minecrafta było strasznie. O, redstone, spoko, przyda się. Ale się go kiedyś długo kopało. Ja pamiętam, że mi się nigdy nie chciało redstone'a kopać, ponieważ jego tak długo się wydobywało. Masakra, jak obsydian. Potem to przyspieszyli i teraz się go kopie bardzo miło. Patrzcie. O nie! Niechcący puściłem guzik. Okej, dobra. Co my tu mamy? Taki tutaj zaułek, niestety. Żelaza ile mamy? 6. Okej, to żelaza już nam tak naprawdę styknie. Potrzebujemy ten nieszczęsny obsydian, tak właściwie. I trochę się cykam. Tam już byliśmy, tak? Tutaj był ten szkielet. To może. Słuchajcie, szarżujemy tutaj. Czy coś mnie tutaj zaraz otucze? Okej, jest zombiak. Ale on za wodą jest. Jest to góraz. Okej, wydobywamy to. W razie czego szybko wciskamy jeden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Skąd on się tu wziął? I tam widzę kobla. Co prawdopodobnie oznacza tyle. Nie ten guzik, że tam jest kolejny mob spawner. A nie, pewnie z lawy? Nie wiem. Dobra, jesteśmy tu. Mamy wszystko ładnie oświetlone. Idź stąd. I są, dobra, uciekamy, 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 uciekamy stąd. Nie, 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 ja tutaj nie zostaję, zaraz zginę. Wracamy na górę. Oh shit. Oh shit. Robimy sobie zbroję. Ja pierdzielę. Dobra. Tak, Minecraft był trudniejszy wtedy. Robimy sobie zbroję żelazną i idziemy po itemki. Szkoda mi tego kilofa, dlatego włączam peaceful. I która to moja śmierć? Czwarta albo piąta? Jakoś tak. Zobacz, jak tutaj w ogóle jest ciemno w nocy. Teraz się nie boję, bo mam peaceful, ale normalnie to miałem już pełne gacie. I to jest chyba moja czwarta albo piąta śmierć na tym świecie. Może nawet więcej. Więc tak. Jak chcecie poczuć prawdziwego Minecrafta, nie jakieś zbrojki, enchanty, potionki, villagery, nie wiadomo co, to polecam właśnie na przykład tą wersję, na którą teraz gram. Jest naprawdę spoko. Tylko jest przerażająco. Wiecie co, tak parę razy w odcinkach wam opowiadałem, że mój pierwszy świat wyglądał tak, że miałem domek ogrodzony murami
I wszystko robiłem w środku tych murów, bo po prostu bałem się, szczególnie w nocy, wyjść. I teraz już rozumiem, dlaczego ja się cofnąłem do tej wersji alfa, bo naprawdę, jak się nie ogrodzi murami tutaj wszystkiego, jak się wszystkiego nie poświetla elegancko, to niestety będziemy mieli kłopoty. Ponieważ nie chcę umierać już tutaj trzeci raz w tym odcinku, to skoczę szybko do tej kopalni. Wiecie co, wezmę to żelazo sam w skrzyni, zrobimy po prostu na miejscu całą zbroję. Szybko wykopiemy ten nieszczęsny obsydian. No i wbijamy do netheru, tak na koniec. Dobra, więc słuchajcie, ja tam szybko myknę. Pozbieramy się do kupy. I chciałem grać na hardzie. I chyba będę grał na easy. Bo stwierdziłem na początku, że ten hard to przecież... O, to wiecie. O takie coś, co teraz jest w Minecrafcie, to bez problemu sobie poradzę. Może ze zbrojką będzie łatwiej, ale... I tak to czarno, naprawdę czarno widzę. Dobra, zmierzam w głąb. W głąb. Tutaj gdzieś zaraz będzie ta jaskinia. Okej. Dobra, jest KKF rozsypany. Bardzo fajnie to się zawsze rozsypuje, takie słodkie to jest. O, jest kilofek. Dobra, teraz bez modów damy radę. Uwaga, jestem teraz naprawdę niezłym hojrakiem. O, postawię sobie workbencha, pyk. I robimy sobie zbrojkę. Także klata. Uwaga, klata. Spodenki, uwaga. Spodenki. Na co im jeszcze starczy? Na budki. Budki. I okej, zrobimy jeszcze sobie piecyk. Postawimy piecyk, wsadzimy wungiel, pyk. Jeszcze sobie oświetlimy i się ubieram. Klata, spodenki, budki. Czekamy na ten. Cześć. Czekamy na... Ale fajnie ten Minecraft kiedyś wyglądał. Jaram się strasznie. Bardzo ładnie wygląda. Czekamy jeszcze na hełmik. Dobra, ja wyłączam sobie to głupawe F5. A tutaj w międzyczasie sobie rzucę okiem. Nie będę wykopywał rzeczy, bo aż tak nie będę oszukiwał. Będę je wykopywał dopiero jak sobie włączę z powrotem Peaceful czy coś tam innego. A tutaj wszędzie ciemno, ale... Aha, tam coś jeszcze jest. No dobra, może tam się nie będziemy pchali, ale wydaje mi się, że tam jest jakieś takie przejście na wylot. Może się mylę. Dobra, mamy na hełmik. Pyk, 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 pyk. Zakładamy czapeczkę. Hop. I dobra, to zabieramy, to zabieramy. I idziemy szukać obsydianu. To jest nasz ostatni cel na dziś. W celu znalezienia obsydianu, chyba po prostu się wkopiemy tutaj. I kopiemy, kopiemy, aż dotrzemy do bedroka i potem naprawdę kopiemy po prostu prosto, prędzej czy później nas zalaje lawa, to ja wtedy skoczę nad nią. I myślę, że to najszybszy sposób na znalezienie lawy będzie. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Będę wam tutaj stawiał pochodnie, bo wiem, że u was jest jeszcze troszeczkę ciemniejsze niż u mnie, ale jak jest ciemno, to naprawdę u mnie też jest ciemno, więc pamiętam, że zawsze to było straszne marudzenie w pierwszych odcinkach z Minecrafta właśnie z Alfy. O, widzicie? Tada, jest lawa. Teraz tylko znaleźć. Okej, jeszcze wyżej, skąd ona się tutaj wylewa. Ale please, rozjaśnij ekran, chodzisz w jaskinie. I to zawsze taki chamski brightness był nałożony. Dobra, słuchajcie, mamy lawę. Myślę, że tutaj jakoś nam się uda dotrzeć do jej takiej jakby powierzchni płaskiej. Potrzebujemy tego 10. O kurczę, mam nadzieję, że obsydian działa tak samo tutaj jak obecnie. Jak wyleję sobie... Czekajcie, sprawdzę coś jeszcze, czy się naprawi. Nie, to w jakiejś jeszcze starszej wersji było. Co to, tyle lawy tylko? Co?
Zastanawiam się, czy nie dało się robić nieskończonego źródełka z lawy. Nie, raczej nie. To tyle? Naprawdę? Dobra, robimy test. Wylewamy. Obsydian. No dobra, no wykopiemy to. Nie mamy wyjścia, dobra. Czy pod... A, takie. Takie kwiatki, okej. Okay, to wiele wyjaśnia. Lol. Okej, okay, dobra. Tutaj sobie wylewamy zawsze dla bezpieczeństwa. Żeby w razie czego od razu nas zalało wodą, żebyśmy się nie spalili. Coś czuję, że po tym obsydianem będzie lawa i lol, jak długo to się kopie. Dobra, wiecie co? Przyspieszamy. Pstryk. Dobra, wykopaliśmy sobie 10 obsydianu i strasznie długo to trwało, bo oczywiście mieliście przyspieszone to, ale dopiero teraz, jak sobie gram w tą alfę po raz drugi w życiu, tak naprawdę, to dopiero teraz widzę, jak duże zmiany zaszły między tymi wersjami. Chyba się trochę zgubiłem. Skąd my przyszliśmy stąd? Bo w naszej obsydianarce na kwadratowej masakrze przez ten czas, co ja teraz kopałem, to byśmy wykopali, nie wiem, ze stak albo dwa. I się zgubiłem. Dobra, chodźmy tędy, może gdzieś trafię. O, okej, okay, tu jest wyjście. Dobra, słuchajcie, robimy jeszcze portal. Sobie w niego wejdziemy, popatrzymy tak na szybko, co tam się dzieje. I chyba tak wyczuwam, że jakiś live'ik będzie z oldschoola, ponieważ muszę na pewno znaleźć diamenty, muszę zdobyć więcej surowców, no i dokończyć domek, a to wszystko wiadomo, ile będzie trwało, więc chyba nie ma sensu tutaj nagrywania 5 odcinków pod rząd z kopania diamentów, więc zrobię to sobie albo po prostu sam, jak będzie mi się nudzić, albo na jakimś live'iku. Oczywiście live'y są zapowiadane na Facebooku, więc tam rzućcie okiem w opis filmu i jak chcecie się dowiadywać o nich, to sobie kliknijcie Facebooka. No i dobra, słuchajcie, 10 obsydianu. Musimy zrobić sobie zapalarę. Zapalara. Pyk. Odłożę wszystkie co cenniejsze rzeczy do naszych skrzyneczek. Zostawię sobie tylko te niezbędne. Zaraz też chyba, też piecyki to chyba zrobię już sobie sam za chwilę, bo tutaj ledwo nam jakieś złoto zostało tylko do przepalenia. Dobra, bierzemy tylko niezbędne rzeczy, czyli będzie tak. Będą to zapalniczka, obsydian, może pochodnie się w jakiś tam stopniu przydadzą. Trochę drewna, trochę kamienia, zrobimy też sobie kilof kamienny, bo nie chcę tego drewnianego gdzieś tam w lawie, czy gdzieś stracić. No i dobra, idziemy. Słuchajcie, miejsce na portal trzeba znaleźć. Ja myślę, że miejsce na portal idealnie się nadaje tutaj, to takie wygłębienie. I zrobimy sobie w której ścianie. Czekajcie, tutaj będzie wejście. W sumie już jest wejście. I zrobimy sobie... Tutaj może tak ze ścianką. Aha, dobra. Tutaj zrobimy. Tutaj będzie środek. Ok, tutaj będzie środek, czyli wykupujemy tutaj 3. Tutaj 2. W suficie też 2, tak wiem. Oh, shit. Ups. Dobra, to musimy zrobić jakieś zejście trochę. Zrobimy sobie to jakieś takie eleganckie zejście. Co to było? Włączamy w ogóle tego. Easy. Boję się na hardzie już grać. Tutaj będzie takie zejście i robimy tak. Pyk, 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 pyk. I uwaga! Bum!
Ho, ho, ho. Dobra, słuchajcie. To ja się z wami tutaj będę żegnał. Jedziemy sobie jeszcze na koniec do portalu. To jest Minecraft Old School. Widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz teleportujemy się do piekła. Okej, jesteśmy w piekle. Zbieramy sobie tutaj niedługo różne rzeczy. Jest strasznie ciemno, mimo że wszystko się świeci. I możecie się poczuć jak w 2010 roku. Tak, to jest prawie sprzed 3 lat update. Oj, słyszę gasta, tutaj się chowam. Prawie sprzed 3 lat update. Trochę ponad 2 chyba. Możecie się poczuć jak w Halloween w 2010 roku. Oj, oczywiście mnie gdzieś wywaliło, nie wiadomo gdzie. Świetnie, świetnie. Także ja, słuchajcie, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jak się robiło to F5? Okej. Ja oczywiście nie mam pojęcia, gdzie jestem. Zdejmę sobie helming, żeby się ładnie pożegnać. No ale znajdę sobie drogę, jakoś sobie poradzę, wygeneruję sobie mapkę świata czy coś. Także trzymajcie się. Życzę wam jak zawsze miłego dnia i na razie. Cześć.